Cześć, ponieważ większość z Was chce lub już korzysta przede wszystkim z Blendera, postanowiłem dodać kurs tworzenia uniwersyteckiego pufa właśnie w tym programie. Niestety każdy program ma swoje sterowanie i to jest hmm, chyba największy problem korzystania z różnych programów. Ok, zacznijmy od tworzenia nowego pliku. Tworząc nowy plik mamy już kamerę, oświetlenie oraz Sześcian, więc w sumie można z niego skorzystać od razu teraz. Jednakże jego wielkość może być różna. Przede wszystkim na początku sprawdźmy, czy mamy układ jednostek metryczny, czyli metry, a nie na przykład stopy lub inne rozmiary imperialne. Zmienimy też wielkość, nie poprzez skalowanie, ale poprzez wielkość obiektu. Ja zmienię na 1 metr, pufa ma chyba pół metra, ale nie ma to większego znaczenia, możecie wpisać pół. Ok. W renderingu wygląda to tak, że nie ma ten sześcian z okrągłonych krawędzi, bo, ponieważ jest to po prostu zwykły sześcian składający się z sześciu poligonów. Przejdźmy do edytowania poligonów, czyli naszego modelu. Aby go zaznaczyć, najeżdżamy na niego myszką i dajemy A, aby zaznaczyć go w całości, a nie tylko widoczną część. Teraz możemy skorzystać z biwela, który służy do zaokrąglania krawędzi. Przede wszystkim nie chcemy tych krawędzi zaokrąglić, tylko chcemy dodać dzielenie przy tych krawędziach, które pozwoli ładnie ułożyć się światło. Ok, myślę, że tyle wystarczy. Teraz możemy przejść z powrotem do tworzenia obiektów i zmienić sposób cieniowania w tym obiekcie na wygładzony. Dzięki temu krawędzie, nawet jeżeli są ostre, wygładzone zostaną w taki sposób, że w renderingu będzie to wyglądać dobrze. Tak samo też będzie wyglądać w silniku. Czyli chodziło dokładnie o to. Dobrze, teraz rozłożymy uv czyli kanał, który służy do dopasowywania tekstury do naszego obiektu, a także pozwala go dobrze oświetlić przy pomocy podobnego kanału, ale drugiego. Ja zmienię go nieco. Zaznaczę poligony i zaznaczę tutaj te poligony, które znajdują się na prawo i na lewo od głównej linii. Przeniosę je na dół, ponieważ myślę, że tak będzie lepiej. Wystarczy je splitem rozdzielić od pozostałych. Te zaznaczone będą jednym kawałkiem, natomiast pozostałe będą drugim. Teraz możemy je przenieść w dowolny. W dowolne miejsce, w które chcemy. Ok, to jest jeden z poligonów, oczywiście jest, to nie jest jeden poligon, ponieważ ma też te poligony z wygodzaniem, ale y, powiedzmy to jest jedna ze ścian. Zaznaczmy też drugą ścianę i też ją oddzielimy splitem. Selection, bo oddzielamy zaznaczenie od elementów niezaznaczonych. Teraz y, przypniemy je w innym miejscu, czyli do dolnej ściany, która tutaj się znajduje. Zaznaczamy tylko krawędź, która, znaczy poligona, do którego krawędzi dołączymy tą ścianę. Łączymy stitchem, czyli szywaczem. On pozwoli stworzyć połączenie, czyli nie będzie to rozrywalny element i tekstura będzie dobrze wyglądać, oświetlenie również będzie dopasowane do tych ścian. OK. To samo robimy z drugiej strony i łączymy inną ścianę. Też tą, którą wcześniej rozbiliśmy, tak wygląda ufałka gotowa, ale to jest ufałka do rozłożenia tekstury. Natomiast brakuje nam jeszcze ufałki, która będzie wyglądać identycznie do rozłożenia lightmapy, czyli oświetlenia. Ona będzie przeliczana w silniku. Aby to stworzyć, otwieramy tutaj kartę i po prostu dodajemy nową ufałkę. Jej nazwa nie ma znaczenia. Ważne, że są dwie. Jedna, pierwsza, domyślna, zawsze będzie do tekstury, druga będzie do lightmapy. I tak wygląda nasza ufałka. Zmijmy jeszcze nazwę naszego obiektu. Niech to będzie według nomenklatury, czyli SM jak Static Mesh, Cube, no bo to jest sześcian 01, bo może być kilka różnych sześcianów. I wyeksportujmy to do silnika. Dajemy eksport i wybieramy FBX. A mm, nie przyjmuje też inne formaty, np. przykład OBJ. Jednak. FBX może eksportować dwie ufałki jednocześnie, obejod tego nie ma. Ma też smoothing grupy, aczkolwiek tutaj ich nie ma, dlatego będzie wojnik, ale tym się nie przejmujcie. Stwórzmy nowy projekt, na przykład first Person, żeby widzieć, czy cube wygląda dobrze z bliska. Nie zmieniamy nic ponadto, i tworzymy nowy projekt. Tutaj. Domyślnie, gdy włączycie po raz pierwszy Unreal Engine'a, macie schowanego Content Browsera, dlatego możecie go powołać i zablokować, żeby zawsze był widoczny na widoku. Ok, stwórzmy nowy katalog, żeby wszystko było poukładane w, w swoim miejscu, żeby się znajdowało, a nie porzucane było gdzieś po różnych miejscach i katalogach. Nazywamy to tak samo jak obiekt, czyli SM. Cube01 i wystarczy, że tego FBX-a, którego przed chwilą wyeksportowaliśmy, przeniesiemy, ale zaznaczmy niedomyślne parametry. Odznaczmy mm, tworzenie kolizji, ponieważ je stworzymy. Jeszcze ich nie ma, ale stworzymy je później. No i nie chcemy, żeby tworzyło automatycznie lightmapę z pierwszego kanału czy, czy ostatniego, bo już dwa kanały mamy i można go ten drugi wykorzystać jako lightmapę. Mam ostrzeżenie, że nie ma smoothing group, ale tym się nie przejmujcie. To jest. Nie, nieistotne. Najczęściej nie ma tego problemu, gdy eksportujemy z 3D Studio Maxa. Wygląda to dobrze.